Witam. To the heavyweight initial public offering na of bardzo huge ważną ofertę publiczną games. Huge Games. Originally Michael Buffer was supposed to say those five Pan words, Michael Buffer miał to wypowiedzieć, ale z powodu pandemii zastępuje go. Także witam Państwa na ofercie publicznej Huge Games. W studiu jest Pan Anton Gauffin, prezes zarządu i dyrektor generalny Huge Games, Grzegorz Kania, dyrektor finansowy, Elad Kashmir, dyrektor operacyjny, Tal Shoham, dyrektor do spraw marketingu. Czyli szefowie firmy są przed Państwem. Anton, oddaję Tobie głos. Przedstaw swoją firmę. Dziękuję bardzo, Marku. Witam. Nazywam się Anton Gauffin i jestem prezesem Huge Games. I jesteśmy... Myślę, że film wideo przedstawi, kim jesteśmy. No super. So you are doing mobile games. Jesteście producentem gier mobilnych. No naprawdę bardzo wielu nabyło wasze akcje. Jesteście firmą amerykańską. Wszyscy uważają, że wszystko ze Stanów jest wspaniałe. Czy to prezydent Clinton, czy prezydent Donald Trump. No to są takie powody historyczne, też wojskowe. Także pierwszy cywilny budynek, który został zniszczony we wrześniu 1939 roku. To był budynek giełdy, także rzeczywiście bardzo ważne, żeby na parkiecie znalazła się firma amerykańska. Wiele osób zaciekawionych jest szczegółami waszej działalności. Zanim przejdziemy do historii firmy, powiedz trochę więcej, dlaczego firma amerykańska wybrała warszawską giełdę papierów wartościowych. No, wiele, wiele kilometrów od waszej centrali w Delaware. No, także znacząco oddaloną od miejsc zamieszkania większości członków zarządu. I tym samym, dlaczego warszawska giełda papierów wartościowych i Huge Games? Firma Huge to firma globalna. Często mówimy o tym, że jesteśmy rzeczywiście firmą globalną. Dlaczego Polska? Kochamy Polskę. Mamy ponad 400 wspaniałych współpracowników, pracowników w Polsce. I budujemy, tworzymy rzeczywiście wspaniałe gry w Polsce od 2006 roku.
Patrzyliśmy na różne giełdy na świecie i zdajemy sobie sprawę, że warszawska giełda papierów wartościowych to jest giełda numer jeden, najbardziej aktywna, jeżeli chodzi o liczbę firm gamingowych, które na tym parkiecie są notowane. Więc jest to znakomita również platforma wzrostu dla nas. No, wspaniale, dziękuję bardzo. Czy zauważyłeś, że jesteśmy numer jeden w tym segmencie? Czy możesz więcej powiedzieć, że w trakcie oferty publicznej pozyskaliście środki? Można powiedzieć, no rzeczywiście mówimy tu o milionach. Także powiedzcie troszeczkę więcej o akcjonariuszach. Co zrobicie z pieniędzmi z oferty publicznej? Nasza strategia to build and buy. Rzeczywiście jesteśmy wyjątkowi, jeżeli chodzi o produkcję gier wideo, ale także również wydawniczą działalność, czyli inwestycje, ale również przejęcia i budowanie zespołów, budowanie relacji z najlepszymi twórcami gier na świecie. To przekłada się na większy sukces, który tworzymy razem. I dlatego też pozyskaliśmy znaczące środki z IPO i tak też wykorzystamy większość z tych środków w przyszłości, czyli fuzje, przejęcia. To na pewno ważne, ale jeżeli się nie mylę, przede wszystkim jesteście w obszarze gier typu free to play, czyli można by powiedzieć, jest to ta kategoria czy segment gier. Czy będziecie szukali firm tylko w tym samym segmencie gier typu free to play, przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe? Huge Games ma misję, by umożliwić naprawdę miliardom ludzi, by ze sobą mogli grać. To jest to, co chcemy zapewnić. Budujemy wspaniałą sieć, która dostarcza doświadczenie w interakcji społecznej. Nasz model biznesowy zorientowany obecnie jest na gry typu free to play. Oczywiście w tym obszarze mamy też ogromny apetyt, żeby rozwijać portfolio naszych gier, tak żeby rzeczywiście jak najwięcej graczy na całym świecie mogło grać razem. Także będzie więcej kolejnych nowych gier, które włączymy do naszego portfolio typu free to play. Czyli zależy Wam na tej interakcji społecznej. Tak, no można powiedzieć tak jak giełda. My też chcemy mieć dużą sieć inwestorów. Niektórzy kupują, inni sprzedają. Także, no, co prawda nasz model nie jest taki typowy free to play, ale skoro macie tę sieć huge graczy na całym świecie, czy uważacie, że powinni stać się również waszymi akcjonariuszami? No, nasi gracze, chcielibyśmy, żeby wszyscy nasi akcjonariusze pobrali i również grali w nasze gry. Także mam nadzieję, że ci, którzy śledzicie tę sesję, jeżeli do tej pory jeszcze nie pobraliście naszych gier, zróbcie to teraz. Popatrzcie na naszą ofertę. I naprawdę znakomicie, znaczy jeszcze znakomitej zabawy. No rzeczywiście jest bardzo wielu detalicznych inwestorów, którzy śledzą naszą platformę. Także powinni teraz zacząć pobierać grę. Jeżeli nie uczestniczyli w ofercie publicznej, mogą teraz nabyć te akcje, a również budować wartość firmy poprzez pobranie gier. Także dziękuję bardzo, dziękuję za wywiad i za informację. A teraz jest najwyższa pora.
żeby podsumować i przekazać przesłanie do akcjonariuszy, do graczy, a także jeżeli ktoś jest zarówno inwestorem i graczem, to całą pewnością jest ogromnym fanem Huge. Tak, no to rzeczywiście niezwykle ważny dzień dla nas. To jest takie powitanie świata jako Huge. Dzisiejsze wydarzenie to dopięcie projektu strategicznego, projektu, który realizujemy od kilku ostatnich lat. Także rzeczywiście od jakiegoś czasu przygotowujemy się do tego dnia. Jesteśmy firmą dzisiaj nie tylko międzynarodową, ale firmą, która jest notowana publicznie. Stajemy się bardziej globalni. Nasza marka jest dostępna na całym świecie, a inwestorzy z całego świata mogą również uczestniczyć w naszej sukcesie i misji, by miliardy ludzi na świecie mogli ze sobą grać. To jest część naszej strategii długofalowej. Jesteśmy naprawdę niezwykle zadowoleni, że możemy tę podróż rozpocząć na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Mamy inwestorów z ponad 20 krajów, którzy wierzą w siłę, pozycję naszego modelu biznesowego zorientowanego na graczy i na interakcje. Cieszymy się bardzo, że był tak silny popyt na nasze akcje zarówno instytucji finansowych w Polsce, jak i za granicą, ale także również indywidualnych inwestorów, którzy w nasze walory zainwestowali. Zapewniamy, że jesteśmy zorientowani na realizację naszej misji. A Huge dzisiaj jest silniejszy niż kiedykolwiek był w przeszłości, a przyszłość jest naprawdę bardzo dobra. Dzięki środkom z oferty publicznej możemy przyspieszyć naszą strategię Build and Buy. Także wykorzystamy wpływy z IPO na przejęcia i fuzje, czyli typowe M&A. I najlepsi zespoły, najlepsi kreatorzy, studia, to jest rzeczywiście, co są uczestnicy naszej misji. Gry mobilne to jest rynek, który się najszybciej rozwija w segmencie gaming. Ponad 100 miliardów dolarów każdego roku rzeczywiście jest generowanych w tym segmencie. To rzeczywiście jest niezwykle. Jestem przekonany, że najlepsze jeszcze przed nami. Także raz jeszcze witam nowych akcjonariuszy. Huge gotowy jest na akcję. Dziękujemy Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych za to, że jest naszym gospodarzem. A teraz już po prostu najwyższa pora, żeby te akcje były notowane. Jako symboliczny model przekazujemy teraz tę statuetkę. Jest to statuetka byka. No chyba nie. No w każdym razie oczywiście to akurat może być niedźwiedź. Niedźwiedź znika, a jest to byk. Tak, proszę bardzo. Mam nadzieję, że nie został uszkodzony ten byk po drodze. No, ta kwantowa teleportacja nie zawsze dobrze działa, ale ten byk, widzę, wygląda świetnie. Oczywiście zawsze jest stres. Najważniejsza chwila już za nami. Chciałbym zakończyć nasze spotkanie, dziękując wszystkim uczestnikom. A także zachęcając do obrotu. Popatrzmy teraz, jakie były notowania akcji na otwarcie.
Tak, widzimy, tak, to jest wzrost około 2%. Widzimy, że rzeczywiście ten obrót ma miejsce. Nie słuchali nas, faktycznie już zabrali się za obrót. Być może faktycznie pobierali również nasze gry. Widzę wyświetlone na zielono. To jest na takim czerwonym tle, to jest rzeczywiście dobry znak. Czyli tutaj wiadomo, że ten byk pokonał niedźwiedzia. Gratulacje. Trzymam kciuki dla całej giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Tych, którzy byli z nami na sesji, widzicie Państwo ambitną firmę o bardzo jasnych celach i jeżeli będą fuzje, przejęcia w przyszłości, na pewno o tym poinformują. Dziękuję za dziś i życzę wszystkiego najlepszego zespołowi Huge. Dziękuję bardzo.